Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że tu ze mną jesteście, bo to doskonała okazja do tego, żeby powtórzyć sobie przed egzaminem na prawo jazdy, tym teoretycznym, ale także też trochę praktycznym, bo przecież tą całą teorię, którą mamy w głowie, musimy potem wykorzystywać na etapie egzaminu praktycznego na prawo jazdy, a na praktycznym trzeba umieć stosować teorię w praktyce. Więc to, co tam w głowie mamy, to przyda się nie tylko na egzaminie teoretycznym, ale także na etapie egzaminu praktycznego. Spora część osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że baza egzaminacyjna odzwierciedla tylko mały wycinek teorii, którą musimy znać. Całą resztę musimy umieć na etapie egzaminu praktycznego. Ewelina jest druga, Ania, Barbisia, Heja, cześć. No, świetnie, że jesteście. Dzisiaj rozwiążemy sobie taki odrobinę trudniejszy test na prawo jazdy. Pytania są tak tutaj dobrane, żeby troszeczkę było pytań trochę podchwytliwych, ale nie ma czego się bać. Jeżeli mamy teorię opanowaną, to te pytania wcale takie trudne nie będą. Przypomnę tylko, jak wygląda test na prawo jazdy. Macie dwie części na etapie egzaminu teoretycznego. Część podstawowa i część specjalistyczna. W części podstawowej, to warto wiedzieć, najpierw mamy czas na zapoznanie się z treścią pytania, to jest dokładnie 20 sekund, nie klikamy przycisku start na początku. Później mamy czas na zaprezentowanie materiału wideo, jakieś 5-6 sekund, a później mamy jeszcze dodatkowo 15 sekund na to, żeby zapoznać się z treścią, żeby udzielić właściwie odpowiedzi. Czyli mamy 20 sekund plus tam 5-6 i plus jeszcze 15. Jest dużo czasu na część podstawową. W części specjalistycznej jest kompletnie inaczej liczony czas, bo macie 50 sekund na to, żeby zapoznać się z treścią pytania i udzielić odpowiedzi. Czas jest łączony na zapoznanie się i na udzielenie odpowiedzi. W części podstawowej macie możliwość odpowiedzi tak albo nie, a w części specjalistycznej macie A, B albo C. W części podstawowej 20 pytań, specjalistycznej 12. I dzisiaj ten czas egzaminacyjny, ten cały test, to będzie wyglądało dokładnie tak samo, jak wygląda na egzaminie praktycznym. Cześć Artur, zasada jest też taka, że ja tutaj będę Wam czytał pytanie, Wy będziecie oglądali sobie i będziemy wspólnie udzielali odpowiedzi, ale najpierw to Wy będziecie odpowiadali, a ja potem będę mówił dobrze czy źle. Czasu za dużo nie będzie na taki live, jak na taki live. Czasu za dużo nie będzie, ale ogarniecie, myślę. Nazywam się Grzegorz Wójcik, jestem instruktorem nauki jazdy z Zamościa, ale jednocześnie oprócz tego, że uczę w nauce jazdy, prowadzę dla Was zajęcia w pakiecie platynowym Nazdamy To. No i w tym pakiecie macie masę spotkań online na Zoomie ze mną, a także z różnymi specjalistami i tłumaczymy Wam, jak zdać ten egzamin. Ze mną omawiacie sobie najtrudniejsze pytania z bazy egzaminacyjnej. Bardzo dużo mówię o egzaminie praktycznym, mimo tego, że mówimy o testach na prawo jazdy, a różni specjaliści to są z takich dziedzin, które Wam się przydadzą na etapie egzaminu praktycznego. To co? Startujemy. Tosiek, dzień dobry. Dobry wieczór, Katarzyna. Startujemy. Odszukamy sobie test. I jedziemy. Od początku. Odświeżamy. To by było, jakby nie odpaliło mnie, nie? Czasami mam lagi z internetem. I chyba właśnie takiego laga złapałem. Jest. Dobrze. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną? Tak czy nie? Lecimy, kotki nakarmione. Dobra, spoko. Wiadomo, ja wiem, o co chodzi. Ci, którzy byli na Zoomie przed chwilką ze mną, to wiedzą, o co chodzi. Jednokierunkowa droga podporządkowana? Oczywiście, że tak. Dobrze odpowiadacie. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu? Zobaczcie, że ja najpierw czytam treść pytania, dopiero potem klikam start, ewentualnie czekam, aż sam się film czy zdjęcie odpali i tak macie robić na egzaminie państwowym. Nie spieszcie się, naprawdę nie spieszcie się. Czy w tej sytuacji
Zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Oczywiście, że tak, bo mamy znak stop, który zakazuje mi wjazdu na drogę z pierwszeństwem bez zatrzymania się. Następne pytanie. Czy widoczny znak ostrzega cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych? Tak, a może nie? I czekamy albo klikamy. Czy widoczny znak ostrzega cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych? Tak czy nie? Uwaga. Czy będzie krakowski rondo? Dobry wieczór, Kamila. Oczywiście, że nie, dlatego że ten znak mówi, jaki będzie rodzaj obiektu przy drodze, a wcale nie mówi, że nie ostrzega mnie przede wszystkim o niczym, bo to nie jest znak ostrzegawczy. Czy w tej sytuacji bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów obrazkowych barwy białej jest pobocze? Punktowe elementy odblaskowe barwy białej. O, Antonina! Cześć, Antonina! Miło, że jesteś. Tak czy nie? Czy jest pobocze za tymi białymi punktowymi elementami odblaskowymi? Kto wie? Oczywiście, że nie, dlatego że te linie, te punktowe elementy odblaskowe wyznaczają lewą krawędź jezdni i pasy ruchu. Koniec, kropka. Czy ten sygnał świetlny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Takie pytanie trochę na inteligencję. Tak czy nie? Czy nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Tak czy nie? Stasia mówi, że nie. Tosiek mówi, że nie. I jeszcze Mariusz mówi, że nie, to ja już w ciemno zaznaczam, że nie, oczywiście, że nie, bo tu występuje kolizja, bo to jest sygnalizacja kolizyjna S1. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost przez widoczne skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony? Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost przez to skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony? Tak czy nie? Czekamy. Jedno z trudniejszych pytań, muszę wam powiedzieć. Więc, czy jadąc na wprost mam pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej? Oczywiście, że nie mam pierwszeństwa, bo to jest skrzyżowanie równorzędne. Po pierwsze, nie widziałem znaków ustalających pierwszeństwo. Po drugie, ta linia przerywana wskazuje, że jestem na skrzyżowaniu równorzędnym. Nie odpowiedziałam tam na pytanie. Dobra. Film tracony tosterem, tak, to prawda. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo? Ja prosto, on w lewo. Czy muszę mu pierwszeństwa ustąpić? Tak czy nie? Jak odpowiecie? Ja jadę prosto, motocykl w lewo. Czy mam obowiązek ustąpienia mu pierwszeństwa? Oczywiście, że nie, dlatego że tu mamy sytuację równorzędną z kierującym motocyklem. Ja skręcam, on jedzie w lewo, a ja jadę prosto, więc to ja mam tutaj pierwszeństwo. Ten, który skręca w lewo, ustępuje pierwszeństwo jadącemu prosto i skręcającemu w prawo, a tu ja jadę prosto. Zamierzasz zawrócić, czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu? Pojazd szynowy, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i jeszcze zawracamy na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu? Tak, dlatego że ja tutaj skręcam, a pojazd szynowy jedzie na wprost. W takiej sytuacji to pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Takie są przepisy. Następne pytanie. Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo? Czy taka postawa policjanta oznacza, że mam prawo skręcić w prawo? Tak czy nie? Jedziemy z odpowiedziami. Oczywiście, że mam prawo skręcić w prawo. Ta pozycja policjanta nie zakazuje mi wjazdu na skrzyżowanie. Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? Czy mam prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? Można pod wiaduktem się zatrzymywać? Oczywiście, że mam prawo. Polskie przepisy nie zabraniają zatrzymania się na wiadukcie, chyba że jakieś znaki będą zabraniały, ale mam prawo zatrzymać się pod wiaduktem. Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem?
czyli omijam studzienkę, jestem cały czas w swoim pasie ruchu, czy muszę sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? Nie, tak, ktoś mówi, to chyba do tego pytania. Oczywiście, że Mariusz nie, źle mówisz, oczywiście, że nie muszę, bo nie zmieniam pasa ruchu w świetle przepisów, tak wprost nie muszę włączyć kierunkowskazu, jeżeli nie zmieniam pasa ruchu. Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? Cóż to jest za znak? To jest pojazd uprzywilejowany. Ma włączone sygnały świetlne. Pewnie jeszcze ma sygnał dźwiękowy. Więc to pojazd uprzywilejowany. Wyjeżdża z obszaru zabudowanego. Za tym znakiem mam prawo wyprzedzić, bo poza obszarem zabudowanym można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany. Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego? Dowolny odstęp od wymijanego samochodu ciężarowego. Pytanie ze zdjęciem, kliknąłem start i od razu mam 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Oczywiście, że nie, dlatego że muszę zachować odstęp bezpieczny, a nie dowolny. Jedziemy dalej. Na jedno pytanie wcale nie odpowiedziałem, bo się zagadałem z wami. Zaraz zobaczymy w statystykach. Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? Można użyć sygnału dźwiękowego względem pieszego. Co to będzie za sytuacja? Autobus. Za autobusu chyba będzie wychodził pieszy. No i to jest niebezpieczeństwo potencjalne dla pieszego, więc tak, możemy użyć sygnału dźwiękowego, żeby ostrzec tego pieszego, że grozi mu coś niebezpieczeństwo. Nie tak obtrąbić go tak bezczelnie, tylko po prostu ostrzegamy go. Uważaj, gościu, bo tutaj ja jadę, żebyś tutaj przypadkiem nie w gips się nie wepchał, prawda? Dalej, czy kierując pojazdem wyprzedzanym należy zawsze zachować szczególną ostrożność? Czy kierując pojazdem wyprzedzanym należy zawsze zachować szczególną ostrożność? Co ciekawe, ale nie. Dobre, nie? Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę? Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę? Zabrakło czy. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę? Mamy tramwaj, mamy przystanek, bo widać znak drogowy. Przystanek nie jest wyposażony w wyspę. Na przystanek wjeżdża tramwaj i się na nim zatrzymuje. Więc nie, bo muszę poczekać, aż piesi będą w tramwaju, czy na chodniku, a pasażerowie w tramwaju. Dobrze mówicie. Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? Antonina, dobrze mówię, nie mylę się? Jesteś z nami, Antonina? Nie mylę się? Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? Oczywiście, że nie, dlatego że rower nie jest pojazdem silnikowym i można go wyprzedzić na skrzyżowaniu. Dalej. Czy w tej sytuacji, dobrze mówicie, czy w tej sytuacji zbliżając się do przejazdu kolejowego masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem stop? Pytanie trochę podchwytliwe, zastanówcie się dobrze. Czy muszę zatrzymać pojazd przed znakiem stop? Ania mówi, że nie i dobrze mówicie. Renata też mówi, że nie, bo zatrzymujemy się przy znaku Krzyż Świętego Andrzeja. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym masz obowiązek podać dane właściciela pojazdu na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku, na przykład pasażera? Tak czy nie? Renata mówi, że tak, Mariusz tak, Bola tak, Anna tak. Dobrze, tak. Muszę podać te dane na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku. Katarzyna, nie, źle odpowiedziałaś. Ale dobrze, że widziałaś to pytanie, już teraz będziesz wiedziała. Na to pytanie odpowiedź brzmi tak. Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy musisz sygnalizować ten manewr prawym kierunkowskazem, jeśli w pobliżu nie ma innych uczestników ruchu? Przeczytam jeszcze raz. Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy musisz sygnalizować ten manewr prawym kierunkowskazem, jeśli w pobliżu nie ma innych uczestników ruchu?
Renata nie, Ewelina nie, Ewa tak. Nie, zobaczcie, że tutaj mamy, skręcam w lewo, czy muszę włączyć prawy kierunkowskaz. Oczywiście, że nie, bo nie możemy włączyć prawego kierunkowskazu, gdy skręcamy w lewo. Zakręcone. To jest crazy, to jest dla tych, którzy potrafią czytać. Jest, Antonina. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? 50, 60, a może 70? Wyłożyłam się na tym pytaniu, Weronika. No właśnie. Oczywiście odpowiedź A, odpowiadacie tak, nie. Dobra, Antonina mówi 50. Dobrze, 50 na godzinę. Które z wymienionych uszkodzeń pasów bezpieczeństwa oznaczają bezwzględną konieczność wymiany pasów na nowe? To są już pytania z części specjalistycznej. Skręcenie lub zwinięcie pasów odpada, przetarcia, przewężenia i nadmierne naderwania taśmy pasów, trwałe zabrudzenia i plamy na taśmie pasów. Oczywiście, że B. Przetarcia, przewężenia i naderwania taśmy pasów. Niby człowiek wie, a jednak wyszło jak wyszło. No czasami tak to jest. Ja też czasami głupotę jakąś palnę w teście na prawo jazdy, nie martw się. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów położonym w obszarze zabudowanym masz obowiązek utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? Tak, ale tylko prowadząc samochód o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony, tak, a może nie. I tutaj mamy nie, dlatego że ten przepis dotyczy tuneli położonych poza obszarem zabudowanym, a to mamy w obszarze zabudowanym, więc tutaj C. Ten, kto powiedział C, to powiedział dobrze. Kasia już zapamięta, że na to pytanie odpowiedź brzmi nie, bo poza obszarem zabudowanym tak, ale w obszarze zabudowanym nie. Następne. Jakiej metody hamowania użyjesz w przypadku awarii ABS-u na mokrej i śliskiej nawierzchni? Nagłego wciśnięcia pedału hamulca do oporu, to by było dobre w przypadku, gdybyśmy mieli ABS. Hamowania pulsacyjnego, a może zaciągnięcia hamulca ręcznego. Oczywiście B. Hamowania pulsacyjnego. Wyłączone ABS nie działa. Sami musimy tutaj doprowadzić do sytuacji, kiedy nie zablokujemy tych kół. Jeżeli poczujemy, że koła się blokują, odpuszczamy hamulec i wciskamy go jeszcze raz. I znowu odpuszczamy w momencie, kiedy te koła będą się nam blokowały. P. Jak prawidłowo powinieneś ustawić lusterko wsteczne, czyli wewnętrzne? Dowolnie, w zależności od tego, co chcesz obserwować. Hello! Tak, aby widzieć tylną szybę i drogę za pojazdem, a może tak, aby widzieć siedzącego z tyłu pasażera. Oczywiście, że B, tak, aby widzieć tylną szybę i drogę za pojazdem. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę, czyli trochę już jest. Jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie? Na środku jezdni z częściowym przekroczeniem widocznej linii odpada. Przy linii rozdzielającej pas ruchu na prawej połowie jezdni, a może przy prawej krawędzi jezdni. Przy prawej krawędzi jezdni. Jeżeli zakręt mamy w lewo, to rozpoczynamy go od prawej krawędzi jezdni. Potem w szczycie zakrętu zbliżamy się do lewej krawędzi swojego pasa ruchu i znowu wracamy pod koniec zakrętu do prawej krawędzi swojego pasa ruchu. Odpowiedź C. Stasia, dobrze. Ewelina, dobrze. Renata, nie. Ewa też nie. Następne pytanie. Dobrze, że dobrze ten test widzieliście. Już będziecie wiedziały, jak odpowiedzieć na to pytanie. W jakim przypadku nie zostanie zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym? Jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia działając w celu uchybienia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem? Jeżeli jadący z tyłu kierowca drugim pojazdem za pomocą świateł ostrzegawczych i sygnału dźwiękowego dawał sygnały do zwiększenia prędkości,
A może, jeżeli kierujący zwiększył prędkość w celu szybszego zjechania ze skrzyżowania dróg przy świecącym się sygnale zielonym. O mój Boże! Odpowiedź A. Oczywiście odpowiedź A. Jeżeli nie wiem. O kurczę, znowu nie odpowiedziałem. No, odpowiedź A tam była, okej. Okay. Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa zamontowanym tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną pasażera jest dozwolone bez ograniczeń, albo zabronione, albo dozwolone, jeśli poduszka powietrzna nie jest aktywna w czasie przewożenia. Odpowiedź C, kiedy poduszka nie jest aktywna, wtedy można przewozić dziecko. Jest specjalne takie miejsce, kluczykiem przekręcamy, poduszka jest wyłączona i wówczas można. W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzić okresowe badanie techniczne samochodu osobowego? Zawsze co 3 lata, a może zawsze co 2 lata? Albo przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym. Odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Zawsze przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym. Wcale to nie musi być 3 lata czy rok. Różnie to bywa. Jaką awarię sygnalizuje szybko migający kierunkowskaz? Czyli generalnie, co się stało, jeżeli szybciej miga nam kierunkowskaz? Słaby akumulator. Odpada. Zwarcie w przewodach wysokiego napięcia. Odpada definitywnie, to nie ma nic wspólnego wysokie napięcie z miganiem kierunkowskazów. Przepaloną żarówkę kierunkowskazu. Odpowiedź C, czyli jeżeli wam kierunkowskaz miga szybciej, to znaczy, że trzeba wymienić którąś żarówkę. Koniec, kropka. Tak musi być skonstruowany układ obwód elektryczny kierunkowskazów, że jeżeli w przypadku spalenia jednej z żarówek, to kierunkowskaz miga z inną częstotliwością. No, takie są przepisy w zakresie obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Odpowiedź C. Co ile są takie filmy, kocioł? Co tydzień są takie filmy na YouTubie, a w pakiecie platynowym nazdamy to. Poniedziałek, wtorek, środa spotkania live ze mną, a czasami czwartek i piątek jeszcze ze specjalistami, z różnymi moimi gośćmi. Pakiet platynowy zdamy to, zapraszam. I wówczas jest na Zoomie. Wówczas na Zoomie jest, tylko ci, którzy mają pakiet platynowy, mogą uczestniczyć. Który z objawów wskazuje na złamanie żeber u poszkodowanego zachowującego przytomność? Poszkodowany skarży się na ból, który nasila się przy głębokim oddychaniu i poruszaniu się. Poszkodowany kuleje na lewą nogę. O, moja ulubiona odpowiedź. Poszkodowany kuleje na lewą nogę, gdy ma złamane żebro. Poszkodowany skarży się na ból brzucha. Odpowiedź A. Przy głębokim oddychaniu i poruszaniu się. Wiem, co to znaczy, bo już to przeżyłem. Która z tych czynności, na motocyklu zresztą, którą z tych czynności ma obowiązek wykonać uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni? Niezwłocznie usunąć pojazd z drogi, aby nie utrudniał ruchu. Są ranni. Niezwłocznie pozbierać uszkodzone części pojazdu z jezdni, aby nie utrudniały ruchu. Zostawiamy. Są ranni. Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję. Odpowiedź C jest właściwa. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedź A i B, czyli gdybyśmy to uczynili, co jest w odpowiedzi A i B, utrudnilibyśmy ustalenie przebiegu wypadku. Tych plastików, tych szpargałów z jezdni nie zbieramy. Zostawiamy je, jeżeli są zabici lub ranni, ale udzielamy niezbędnej pomocy. I wzywamy zespół ratownictwa i policję, bo musimy wówczas policję wezwać. 69 punktów mamy tutaj zdobytych, dlatego że dwa pytania żeśmy pominęli. Zobacz odpowiedzi. Czy ta postawa znaczy, że masz prawo sądzić prawo? To żeśmy pominęli. I pominęliśmy jeszcze jedno. O, właśnie to. Czy w takim przypadku, w jakim przypadku nie zostanie zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie? Tutaj chodziło o to, że jeżeli... mamy nasze działanie zmierza do uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grającemu dobru chronionemu prawem, to możemy wówczas odstąpią od ukarania nas, jeżeli na przykład, nie wiem, wieziemy żonę, która rodzi, prawda, i zatrzymuje nas patrol, proszę pana, ale my lecimy tutaj na porodówkę, bo to już gruba akcja leci, więc no sorry, musimy się spieszyć, nie? To jeszcze was policja będzie eskortowała do szpitala i pewnie nic wam nie zrobią, prawda? Wtedy wam nie odbiorą tego prawa jazdy. No dobrze.
Nie, nie. Pytanie z policjantem było dobrze, tylko zostało... Spróbuję jeszcze cofnąć tutaj. Nie wiem, czy mi się uda cofnąć. Nie uda mi się cofnąć. Kurczę. Podsumowanie. Podsumowanie. Pytanie z policjantem było dobrze, tylko było pominięte. Tutaj chodzi o to, że czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo. Tak, mam prawo skręcić w prawo tutaj. Ta postawa policjanta nie zabrania mi skręcania w prawo. Ten film zresztą będzie na później na moim... czekajcie, muszę udostępnić to. Przepraszam, bo mówię, a nie pokazuję. Jest, tutaj. Ta postawa policjanta oznacza, że mam prawo skręcić w prawo. Tego pytania po prostu nie udzieliłem odpowiedzi. A może kliknąłem co innego niż mówiłem, ale mówiłem właśnie, że ta postawa policjanta nie zabrania wjazdu na skrzyżowanie. To na pewno powiedziałem, a to oznacza, że nie zabrania skręcania w prawo. Tak to wygląda. Widzicie, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, że wyłożyła się na bardzo prostym pytaniu. Pewnie myślała co innego, a kliknęła co innego. I przy tym pytaniu też mogłem co innego mówić, a co innego kliknąć. Tak się zdarza, słuchajcie, to jest pośpiech, tu prowadzę z wami live'a, myślałem o czymś kolejnym pytaniu już pewnie, a źle odpowiedziałem tutaj. Spokojnej nocy, bardzo wam dziękuję za to, że byliście. Zawsze spotykamy się w pakiecie platynowym, poniedziałek, wtorek, środa, gdzie tłumaczę wam nie tylko najtrudniejsze pytania z bazy egzaminacyjnej, ale bardzo dużo mówię o egzaminie praktycznym na prawo jazdy. Czwartki i piątki to są dni zarezerwowane na spotkania z gośćmi, chociaż czasami w środę albo we wtorek są spotkania z różnymi gośćmi, ale to zależy od grafiku, jaki ustalimy sobie. A zawsze w poniedziałek o godzinie 20 macie tutaj live'a na moim kanale. Co tydzień, chyba że jest jakieś święto, to wówczas nie ma. Bardzo wam dziękuję. Ewelina, do jutra. Dobrej nocy. Jutro widzimy się na Zoomie w pakiecie platynowym. Dobrej nocy, cześć. Dziękuję, że byliście.